Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dziś jedna ze spraw, które wywołują te naprawdę wielkie emocje. Choć zazwyczaj koncentruję się tu na zagadkach, często nierozwiązanych, to dziś jedną z nich wspólnie odkryjemy. Ale aby dojść do finału, musimy skonfrontować się z wydarzeniami łamiącymi serce, co lojalnie zapowiadam. Dziś jesteśmy w Columbia, w Illinois, gdzie na peryferiach miasta Sherry i Christopher Coleman wspólnie wychowują dwóch świetnych chłopców. Nie narzekają na brak gotówki, ale trzeba też przyznać, że borykają się z innymi problemami. Chris bardzo dużo pracuje, a dzieci wciąż są małe. To oznacza, że żona czuje się obciążona obowiązkami, które są tylko i wyłącznie na jej głowie i to przez większość doby. Czuje się niekiedy jak samotna matka. Pewnie jesteście ciekawi, czym w takim razie zajmuje się Chris, że aż tyle czasu pochłaniają mu obowiązki zawodowe. Otóż pracę ma rzeczywiście dość nietypową, to trzeba przyznać. Jest bodyguardem wielkiej gwiazdy, ale nie takiej, o jakiej pewnie w tej chwili odruchowo myślicie. Dba mianowicie o bezpieczeństwo sławy Joyce Meyer, która jest słynnym telewizyjnym kaznodzieją. Praca mężczyzny jest więc bardzo wymagająca, bo jego szefowa, znana już wówczas na całym świecie, dużo podróżuje i wszędzie wywołuje skrajne emocje, jak to zazwyczaj, gdy mamy do czynienia z tematami religijnymi. Chris więc podróżuje wraz z nią, ale nie brakuje mu również stresu. Co prawda na co dzień musi sprostać sporym wyzwaniom, ale to się opłaca, ponieważ zarabia naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu rodzina może sobie pozwolić na piękny dom i wygodne życie. Zdecydował się już dawno temu, że będzie je dzielił z piękną Sherry, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia. Wcześniej był trenerem psów i na seminarium szkoleniowym ujrzał pannę Weiss, która reprezentowała tam siły powietrzne USA. Zdecydowali, że chcą poznać się lepiej i wyjechali razem na weekend do Chicago. Tam upewnili się, że to jest to. Bardzo szybko się pobrali, co dość zaskoczyło obydwie rodziny, ale nieco światła na tę sprawę rzucił później ojciec Chrisa, który zdradził, że wówczas pierwsze dziecko było już w drodze. Niebawem więc miał urodzić się Garrett. Te wielkie zmiany w życiu pary nie stały się powodem do najmniejszego nawet niepokoju. Wręcz przeciwnie. Szczęśliwi i spełnieni rodzice nie czekali zbyt długo, by powołać na świat młodszego brata, Garretta Gavina. Los się do nich uśmiechał. Rodzice Chrisa zawsze byli blisko związani ze środowiskiem religijnym, skąd znali wielką gwiazdę, ikonę wręcz już wtedy, Joyce Meyer, która swoimi telewizyjnymi wystąpieniami porywała tłumy. W pewnym momencie uznała, że musi zadbać o swoje bezpieczeństwo, a jej przyjaciele, państwo Coleman, podpowiedzieli, że idealną osobą, by ją chronić, byłby ich syn, Chris. Znał się na tym, był w Marines, a ponadto doskonale rozumiał środowisko, w którym miałby pracować, bo za sprawą rodziców sam długie lata w nim funkcjonował i był bardzo religijny, dzięki czemu nie czułby się w takim świecie obco. Nie byłoby mowy o zagubieniu i niespodziankach, jakie teoretycznie mogłyby spotkać osobę spoza tego kręgu na spotkaniach gwiazdy z fanami, czy też właściwie wiernymi. Rekomendacje były skuteczne, tym bardziej, że rodzice Chrisa, Connie i Ron, są pastorami kościoła w Chester w stanie Illinois. I tak też właśnie Chris Coleman, który wcześniej w Marines trenował psy, teraz mógł cieszyć się zarobkami na poziomie około 100 tysięcy dolarów rocznie. W roku 2009, bo właśnie o ten czas nam chodzi, były to naprawdę bardzo duże pieniądze. No i dziś nie są małe. Niestety, im bardziej słynna była Meyer, tym więcej osób krytykujących jej telewizyjną ewangelizację postanowiło wypowiadać swoje zdanie na głos. Obawiano się, że kobieta staje się coraz bardziej kontrowersyjna, a Chris, jako ten, który odizolowuje ją od osób chcących albo podyskutować, albo złożyć konstruktywną krytykę, bądź też okazać wrogość, stawał się coraz bardziej irytujący, przeszkadzał. Jego żona nie kryła, że nie jest z tego powodu zadowolona. Stresuje się jego pracą i coraz częściej fatalnie przeżywa jego długie wyjazdy. Martwi się nie tylko o to, że dzieci bardzo tęsknią i wyczuwają jej stres. Ona sama płaci też wysoką cenę, bo rujnuje swoje zdrowie,
jest nerwowa, zestresowana i często pełna złych przeczuć. W pewnym momencie okazało się, że te obawy wcale nie były bezpodstawne. Co się stało? Chris dostał maile, które sprawiły, że jego bliscy przez wiele kolejnych tygodni czy nawet miesięcy mogli zapomnieć o spokojnym śnie. Jeden z nich sugerował, aby nakazał Joyce, by przestała występować, przerwała swoją misję, bo inaczej najwyższą cenę za jej karierę zapłaci rodzina Chrisa. Autor maili zapowiadał, że przyjdzie, kiedy wszyscy będą spać i wówczas odbierze im życie. Było to oczywiście niezwykle złowróżbne, ale można się było jeszcze pocieszać, że mail łatwo wysłać. Napisanie czegokolwiek drogą elektroniczną jest proste i nie wymaga żadnego wysiłku. Od tego jednak przecież daleka droga do wytropienia rodziny Chrisa, bo na to ktoś potrzebowałby już sporo czasu, zaangażowania i musiałby być naprawdę zdeterminowany. Na szczęście jednak przecież przyszło tylko kilka maili. Niestety, tak było do czasu. Pewnego dnia Sherry, podczas kolejnej eskapady męża, wyjęła ze skrzynki pod domem list, który zmroził jej krew w żyłach. Był on podobny do poprzedniego, ale najgorsze było to, że ktoś o takich zamiarach zbliżył się do domu rodziny, na dodatek wtedy, gdy kobieta była sama z dziećmi. Gdy tylko jej mąż wrócił, natychmiast skłoniła go, by złożył doniesienie na policję. Głęboko wstrząśnięci byli również sąsiedzi, w tym Justin, który mieszkał naprzeciwko i był detektywem policji w Columbia. Natychmiast stwierdził, że przecież są sposoby, by monitorować dom i przekonać się, kim jest wróg rodziny. Wystarczy zainstalować kamerę i ustawić ją tak, by obejmowała okolice skrzynki pocztowej. Ochroniarz tak też właśnie uczynił, zainstalował kamery. Niezwykłe było jednak to, że wówczas korespondencja na jakiś czas przestała przychodzić, co sugerowało, że najprawdopodobniej człowiek, który groził rodzinie, czaił się gdzieś w pobliżu i obserwował to, co się dzieje na terenie posesji Colemanów. Musiał zauważyć instalację kamer i zdał sobie sprawę, że ta droga komunikacji na razie jest dla niego zamknięta. Do akcji wkroczyli policjanci, którzy zdecydowali się patrolować tereny przylegające do domu Chrisa i Sherry, szczególnie, że zdawali sobie sprawę, jak bardzo kobieta jest przerażona. Najwyraźniej odrzucała zupełnie teorię głupiego żartu czy niegroźnych nacisków oponentów pani kaznodziei. Maile, które zaczęły przychodzić 14 listopada 2008 roku, jak również późniejsze listy, były podpisane Destroy Chris, co wskazywało na to, że autor jest wyjątkowo źle nastawiony typowo do Chrisa, nawet nie do samej Joyce. Wszystko wskazywało na to, że agresor doskonale orientował się w terminarzu wyjazdów ochroniarza i nie krył, że już przygotowuje się na to, iż zaatakuje podczas kolejnej wyprawy Colemana. Sherry czuła się realnie zagrożona, ale niestety policjantom nie udało się nigdy natrafić na nikogo podejrzanego, a na taśmach z monitoringu widać było tylko rodziców bawiących się z Garethem i Gavinem. W aktywności na świeżym powietrzu specjalizował się tata, który świetnie się bawił z chłopcami, grając z nimi w piłkę na podwórku. Mimo iż w rzadkich chwilach, kiedy mężczyzna bywał w domu, starał się poświęcać dzieciom sporo czasu, to jego żona ewidentnie czuła, że praca jest ważniejsza niż rodzina. Kobieta najwyraźniej była gotowa zrezygnować z życia na wysokim poziomie i zadowolić się niższymi zarobkami męża, jeśli tylko zmieni on pracę na bezpieczną i spokojną. Wcześniej, kilka miesięcy temu, bywały momenty, gdy żona była nawet dumna z tego, że mąż daje sobie radę z tak odpowiedzialną i pełną wyzwań pracą. Lubiła go wspierać w dobrych chwilach i chwalić się jego osiągnięciami. I tak na przykład w październiku 2008 roku, więc krótko przed tym, nim maile zaczęły przychodzić, zdecydowała się nawet przedstawić swojego męża przyjaciółce, choć w specyficznych okolicznościach. Tara, z którą Sherry znała się ze szkoły średniej, zawsze żałowała, że nigdy nie poznała wybranka swojej przyjaciółki z lat młodości, ponieważ niekiedy o tym wspominały i dziwiły się, jak to możliwe, skoro w szkole tyle razy wyobrażały sobie przyszłych mężów, to Sherry zdecydowała się skorzystać z okazji, że Chris jedzie do Tampy na Florydzie. Zapytała Tarę, czy ta chce zaspokoić swoją ciekawość i poznać jej ukochanego. Oczywiście przyjaciółka ze szkoły średniej się zgodziła i dumna żona mogła wreszcie w pewnym sensie przedstawić swojego męża. Co prawda oczywiście ona sama nie mogła z nim jechać, ale Chris i Tara się spotkali.
Tara później gratulowała męża swojej przyjaciółce, bo ten nie ukrywał przed Tarą, jak bardzo jest samotny podczas rozłąki z żoną i synami, jak tęskni. Bardzo się cieszył, że przez kilka tygodni nie będzie musiał ruszać się z domu. Już widział oczyma wyobraźni szaleństwo przed domem i wspólne wyprawy z rodziną. Niestety, krótko po tym, gdy zjawił się w domu, spokój rodziny został zakłócony mailami, a potem listami. Ponieważ jednak pomysł sąsiada z kamerą przyniósł rodzinie chwilę odpoczynku od stresów, ich małżeństwo odżyło. Para nabrała nadziei, że być może prześladowca znudził się, zmienił zdanie lub przestraszył wizją namierzenia i zrezygnował z nękania rodziny. Sherry zaczęła dzielić się z bliskimi przyjaciółmi swoimi emocjami, które wreszcie były pozytywne. W kwietniu wydawało się, że wraz z wiosną przyszedł prawdziwy rozkwit małżeństwa i rodzina nie jest już zamrożona strachem i oczekiwaniem na coś, co może się zdarzyć w każdej chwili. Wreszcie naprawdę żyje. Niestety jednak już 27 kwietnia spokój został zrujnowany. Chris odnalazł w swojej skrzynce kolejny list. Tym razem autor donosił, że najgorszy koszmar wkrótce się urzeczywistni. Ton listu był bardzo napastliwy. Widać było, że w agresorze emocje wprost kipią. Ale Chris nie zamierzał biernie czekać na przebieg wydarzeń. W końcu był ochroniarzem i nie dał się sparaliżować strachem. Wziął się do roboty. Przeanalizował nagrania z nocy z 26 na 27 kwietnia. Chociaż udało się zarejestrować fakt, że intruz kręci się koło domu i wrzuca coś do skrzynki, nie dało się niestety zidentyfikować tego człowieka ani wskazać na żadne konkretne cechy, które by go określały. Sylwetka była mało charakterystyczna i niezbyt wyraźnie widoczna. Nie było jednak wątpliwości, że jakiś człowiek dostał się w pobliże domu, rodziny. Policja nie miała wątpliwości, że jest to ktoś potencjalnie bardzo groźny. To skłoniło funkcjonariuszy do jeszcze intensywniejszego patrolowania okolicy. Oczywiście sąsiad, policjant był bardzo cennym wsparciem, zawsze był blisko i potrafił przecież dobrze wykonywać policyjną robotę. Dom był już pod stałą obserwacją kamery, ale policjant zdał sobie sprawę, że to za mało. Zaproponował więc, że jako najbliższy sąsiad sam zainstaluje kamerę w pokoju swojego 3-letniego syna. Dzięki temu zyskają nową perspektywę obserwacji i dużo łatwiej będzie można powiedzieć coś więcej o człowieku, który wrzuca listy do skrzynki. Na nagraniach jednak ciągle nie było nic ciekawego. Wręcz przeciwnie. Nagle posesję ogarnął podejrzany spokój, jakby cisza przed burzą. Jednak właśnie wtedy to, że w domu Colemanów dzieje się coś dziwnego, zaczynają zauważać także inne osoby funkcjonujące w pobliżu tej rodziny. Mały Garrett Coleman niedawno obchodził 11 urodziny, natomiast mieszkający 4 domy dalej Brandon mniej więcej w tym samym czasie miał swoje święto. Pretekstów do wspólnej zabawy było więc całkiem sporo, co doskonale rozumiała mama Brandona. Kiedy rozbawieni jubilaci poprosili ją, by mogli wspólnie dłużej się pobawić, na przykład na piżama party, kobieta natychmiast się zgodziła, ale oczywiście wysłała Garetha do domu, by zapytał rodziców, czy wraz ze swoim 9-letnim bratem będzie mógł spać u kolegi. Ponieważ zwykle nie było to żadnym problemem, była już przygotowana do tego przyjęcia urodzinowego. Ale kiedy Gareth wrócił, zrozumiała, że tym razem wydarzyło się coś dziwnego. Chłopiec, sam całkiem zaskoczony, przekazał, że tata zdecydował, iż tej nocy chłopcy nie mogą nocować u Brandona. Co więcej, mają być w domu już o 20:30. Było to nieco nietypowe, ale kobieta oczywiście nie zamierzała wprowadzać żadnego zamieszania i zastosowała się, bez komentarza, do decyzji ojca małych sąsiadów. Gdy wybiła 20:30, Vanessa odesłała Garetha i Gavina na kolację do ich własnego domu. Kolejny poranek przynosi nowe zaskoczenia sąsiadom Colemanów. O 6:42 policjant Justin odbiera niepokojący telefon. Dzwoni Chris, informując, że rano był na treningu, który potrwał około godziny. Teraz wraca i próbuje tradycyjnie dodzwonić się do domu, by przywitać się z rodziną i dowiedzieć się, czy po drodze nie powinien czegoś załatwić. Ale o dziwo, nikt w jego domu nie podnosi słuchawki. Pierwszą myślą mężczyzny było, że rodzina po prostu mocno śpi, ale było mało prawdopodobne, by wszyscy spali tak twardo, żeby nie słyszeć telefonu.
Oczywiście sąsiad, który doskonale zna problemy Chrisa, natychmiast reaguje. I to pomimo swojego ogromnego zmęczenia, spowodowanego nocą ze swoim 6-miesięcznym płaczącym dzieckiem. Natychmiast ocenia sytuację jako nietypową i potencjalnie złowrogą. Bierze więc broń i udaje się do domu Colemanów. Chris zapewnia, że już jest na moście baraka i za kilka minut będzie w domu. Policjant przezornie wzywa kolegów w charakterze posiłków, bo zdaje sobie sprawę, że w tym domu po serii gruźb można się spodziewać różnych rzeczy. Jak później wspominał policjant, kiedy już na dobre się wybudził i przez drogę analizował sytuację, doszedł do wniosku, że kiedy zapuka do sąsiadów, po prostu otworzy pani domu. Wyjaśni, że brała prysznic albo była czymś zajęta i po prostu nie słyszała dzwonka telefonu, a dzieci pewnie po prostu miały go w nosie, zajęte swoimi sprawami. Niestety ta kojąca wizja nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pomimo, że Justin intensywnie stara się przywołać Sherry do drzwi, puka i dzwoni, nic to nie daje. Posiłki przybywają, a to w osobie policjanta Jasona, który teraz towarzyszy swojemu koledze w następnych działaniach. Razem penetrują okolice domu, zaglądają przez okna, starają się wychwycić jakiekolwiek oznaki życia. Niestety bez powodzenia. Policjanci wzywają kolejne posiłki i decydują się na wejście do środka. Nie mają już najmniejszych wątpliwości, że stało się coś okropnego. Zwiastują to m.in. odcięte kable alarmu. Trudno też początkowo wyjaśnić ostry zapach farby w sprayu, ale mężczyźni odkrywają, że nos ich nie myli. Na korytarzu ich oczom ukazują się wielkie bazgroły, a dokładnie wulgarny napis, który informuje m.in., że to, co się stało, to kara. Policjanci badający dom słyszą tymczasem na podjeździe wielkie zamieszanie. Wytężają słuch i rozumieją, że w tym samym czasie pod dom podjechał Chris oraz wsparcie policyjne. Mundurowi nie pozwalają, by pan domu dostał się do środka. I ku ich zaskoczeniu mężczyzna nie dyskutuje. Nie sprawia w zasadzie żadnego kłopotu. O nic nie pyta, nie szaleje, po prostu czeka. W środku policjanci orientują się, że napisy mają ich doprowadzić na piętro. Rzeczywiście, idą ich tropem aż do pokoju Garetta. Tam szybko odkrywają, że mały najprawdopodobniej śpi. Postanawiają sprawdzić, czy aby na pewno, ale ich nadzieje okazują się płonne. Z bliska widzą, że chłopiec ani nie drgnie, jest lodowaty. Już wiedzą, że chłód ciała może zwiastować tylko jedno. Mały odszedł na zawsze, a przy dokładniejszych oględzinach daje się wstępnie stwierdzić, jak to się stało. Wygląd szyi wskazuje na to, że ktoś odciął mu dopływ powietrza do płuc. Policjanci z duszą na ramieniu idą w kierunku łóżka małego Gavina. Niestety, ich najgorsze koszmary szybko okazują się realne. Na szyi widnieje ślad taki sam jak u brata. Niestety, to jeszcze nie koniec. Teraz trzeba znaleźć Sherry, choć policjanci doskonale wiedzą, że nie mogą już liczyć na żadne dobre informacje. I rzeczywiście, kobieta, właściwie jej ciało, znajduje się w łóżku w sypialni małżeństwa. Jest pozbawione ubrania, a wprawne oko policjanta zauważa, jak bardzo kobieta walczyła. Wszystko to trwa chwilę, która to sugeruje Chrisowi, że sprawa na pewno nie rozwiązała się pozytywnie. Nie słyszy głosów żony i dzieci, dlatego wnioskuje, że stało się coś złego. Dopytuje, co się dzieje. Policjanci sami są w szoku i kompletnie przybici. Zdają sobie jednak sprawę, że za chwilę będą musieli złamać życie Chrisa, który być może miał jeszcze cień nadziei, że przyniosą mu dobre wieści. Policjant enigmatycznie szepcze, że oni nie przetrwali, nie udało im się. Chris rozumie natychmiast, o nic nie pyta, kompletnie się załamuje, kuli, cały czas łka. W pewnym momencie zaczyna szukać jakiegoś oparcia, dzwoni do ojca, wyjaśniając, że jego rodzinie stało się coś bardzo złego. W tym czasie cała okolica zaczyna sobie uświadamiać, że w domu Colemanów musiało się stać coś naprawdę strasznego. Zwiastuje to oczywiście żółta taśma odgradzająca posesję, ale także odzywają się wspomnienia dziwnych wydarzeń poprzedzających ten straszny dzień. Ci, którzy słyszeli o montażu kamer, uświadamiają sobie, że pewnie był jakiś powód. Matka Brandona nie od razu wierzy w to wszystko, co się stało. Słysząc od synów, że na ulicy jest pełno policji, uważa, że sprytne dzieciaki odwracają jej uwagę od przykrych obowiązków przygotowywania się do szkoły.
Kiedy jednak sama widzi zamieszanie na własne oczy, staje jak wryta. Przypomina sobie, jak mało brakowało, by dwóch małych chłopców bezpiecznie obudziło się dziś rano w łóżkach w jej domu. Najwyraźniej jednak mieli zupełnie inny poranek. Dzień wcześniej, 4 maja, chłopcy Colemanów mieli przecież świętować u niej w domu, co miało się przedłużyć do 5 maja. Ale to właśnie w ten dzień cała ulica zastyga w niemym przerażeniu, starając się zrozumieć koszmar, na jaki patrzy. Śledczy muszą pracować, choć nie uśmiecha im się rozmowa z udręczonym Chrisem. Musi on jednak zgodnie z procedurami trafić na policję, gdzie złoży wstępne wyjaśnienia. Z bólem serca mundurowi muszą zadać mu kilka rutynowych pytań. Tak się też dzieje. Dowiadują się, że wprawdzie w ostatnim czasie działo się dużo złowróżbnych wydarzeń, ale nie w ciągu ostatnich godzin. Czas bezpośrednio poprzedzający znalezienie rodziny bez życia był bardzo rutynowy, spokojny, rodzinny. Coleman musi także naświetlić kwestie swojego małżeństwa, które jednak określa jako szczęśliwe, choć po pewnym kryzysie, jaki nastąpił w 2008 roku. Policjanci czujnie dopytują, czy nie chodziło aby o romans, ale mężczyzna przeczy. Śledczy jednak nabierają pewnych podejrzeń, bo nie wydaje im się przekonujący. Naciskany wyjawia, że faktycznie bardzo się zaprzyjaźnił ze starą, dawną przyjaciółką swojej żony, która to zresztą żona sama była inicjatorką ich pierwszego spotkania. To właśnie dawna zaufana przyjaciółka żony, a obecnie jego samego, stała się powierniczką, której mógł wyrzucić cały ból związany z problemami małżeńskimi i różnego innego typu. Najpierw żalił się po prostu na tęsknotę, nieporozumienia pomiędzy małżonkami wynikające z samotności żony i jej przeciążenia obowiązkami. Potem mężczyzna nie krył, że czuje się niedoceniany i otrzymuje za mało wsparcia. Najwyraźniej Tara doskonale go rozumiała i to ona stała się dla niego podporą, co docenił szczególnie w listopadzie 2008 roku. Data była bardzo znacząca, bo przecież to właśnie wtedy Chris dostał korespondencję, która wieszczyła rychły koniec całej jego rodziny. Funkcjonariuszom zapala się światełko alarmowe. Teraz już nie są tak mili i czuli dla zrozpaczonego męża i ojca. Nalegają, by był szczery. Tymczasem kontaktują się z Tarą, która bez żadnego oporu niemal od razu przyznaje się do romansu, który wybuchł bardzo szybko po pierwszym spotkaniu. Chris nie wie jeszcze, że policjanci mocno go już podejrzewają, więc próbuje lawirować, bez skutku. Przyciśnięty nie ma innego wyjścia, jak tylko przyznać się, że był związany z byłą przyjaciółką swojej żony. Jednak jak zapewnia, to się już skończyło. Tara okazała się bardzo męcząca, napastliwa, osaczała go i miała swoje wymagania. Chciała na przykład, by jak najszybciej pozostawił żonę i związał się z nią. Policjanci zaczynają rozumieć, że będą mieli sporo pracy, bo najwyraźniej pojawiła się kolejna osoba, która miałaby silny motyw, aby pozbyć się rodziny Chrisa. Obydwoje, zarówno ochroniarz gwiazdy, jak i jego kochanka, początkowo byli podejrzani na równi. Potrzeba więc było dowodów, które skierowałyby dalsze śledztwo na jedną z tych dróg lub wyjaśniły, czy tych dwoje nie działało w zmowie. Powstaje grupa policjantów składająca się z 25 śledczych, delegowanych do rozwikłania konkretnie tej zagadki. Dzięki temu udaje się zaoszczędzić bardzo dużo czasu i zaangażowanie śledczych pozwala wykluczyć Tarę. Część policjantów udaje się, by ustalić jej alibi, a kiedy kobieta je podaje, bardzo szybko mundurowi mogą je zweryfikować. Okazuje się, że Tara mówi prawdę. Rzeczywiście, tak jak twierdziła, była w tym czasie na Florydzie. Oczywiście nie świadczyło to o tym, że nie mogła inspirować mężczyzny do ataku, dlatego trzeba było działać dalej. Grupa dochodzeniowo-śledcza natychmiast udaje się w różnych kierunkach. Między innymi rozpytuje w środowisku związanym z Joyce Meyer. Okazuje się, że gwiazda dostawała oczywiście maile z pogróżkami, jednak żaden z nich nie wyszedł spod IP, z którego wysyłana była korespondencja do Chrisa. Mimo wszystko śledczy badają ten wątek i po kolei wykluczają wszystkich agresorów, którzy mieli na oku słynną kaznodziejkę. Teraz koncentrują się już tylko na Destroy Chris. Docierają do IP i teraz wreszcie mają prawie pewność, co tu się wydarzyło.
Pogróżki, najwyraźniej przygotowujące grunt pod koszmar z 5 maja, wychodziły z IP Chrisa Colemana. Była to naprawdę bardzo silna poszlaka, choć wciąż jeszcze nie dowód, że to on dopuścił się ataku na swoją rodzinę. I choć chciałam w tym momencie znaleźć jakiś przymiotnik, który określałby tę napaść, to po prostu nie mam słów. Ból, oburzenie, szok, pewnie u każdego, kto poznaje tę historię, są takie same i niewiele więcej tu trzeba wyłuszczać. Bo niestety, jeśli macie nadzieję, że nie jest aż tak źle, jak się wydaje, to muszę wam ją odebrać. Analiza próbek pisma Colemana dała jednoznaczny wynik. To właśnie on pokrył ściany swojego domu czerwoną farbą. Dodatkowo jej skład został zbadany i jak się okazało, odpowiadał farbie kupionej w lutym 2009 roku właśnie przez Chrisa w sklepie z materiałami remontowo-budowlanymi. Czerwone jabłuszko. Tak nazywała się farba. Śledczy doskonale się spisali i gdy tylko chwycili mocne poszlaki, postanowili przekuć je w solidne dowody. I to się udało. Nikt już nie miał wątpliwości, kto stoi za tym koszmarem. Wątpliwości może nie było, ale nie znaczyło to, że opinii publicznej łatwo było pogodzić się z tym, co odkryli detektywi. Emocje były ogromne. Cała społeczność cierpiała, a wszyscy rodzice starali się zmierzyć z wizją aż tak wyrodnego ojca. Zastanawiano się, jak to możliwe, że nikt nigdy nie zauważył tego mężczyzny oznak szaleństwa. Takiej desperacji. To był ojciec, który przez wiele lat opiekował się dziećmi w każdej wolnej chwili. Grał z nimi w piłkę, zabierał je na spacery, uczył jeździć na rowerze i dbał o ich utrzymanie i rozwój. Na zdjęciach czule je przytula, uśmiecha się, jakby cieszył go kontakt ze swoimi wspaniałymi synami. Jak mogło dojść do tego, że w tym pozornie normalnym człowieku obudziła się taka bestia? Nikt nie rozumiał, nawet śledczy, co musiało dziać się w głowie tego człowieka, jaki tam zaszedł proces, że zakończył się dokonaniem takich czynów. Uwagę policjantów zwrócił sam sposób odebrania życia rodzinie. Mąż i ojciec musiał zbliżyć się do każdego z jej członków, najprawdopodobniej obudzić ich, więc spojrzeć im w oczy w ostatniej chwili i z zimną krwią zacisnąć palce tak mocno, żeby nie mieć wątpliwości, iż nie mają żadnych szans. Wszystko wskazuje na to, że doszło do tego około 3 w nocy. Wszystkie te rozważania doprowadziły do tego, że śledczy zdecydowali się kopać jeszcze głębiej. Wydawało im się, że jest mało prawdopodobne, by Chris, chcąc być z inną kobietą, postanowił od tak po prostu pozbyć się całej swojej rodziny. Sądzili, że musiał się obawiać problemów lub utraty czegoś więcej. I rzeczywiście, w końcu głos zabrała przyjaciółka Sherry, Jessica, która odkryła karty. Okazało się, że pani Coleman domyślała się, że jej mąż związał się z kimś innym, a nawet odkryła, kim była ta kobieta. Odnalazła jej zdjęcie w mediach społecznościowych i pokazała swojej przyjaciółce. Najprawdopodobniej oświadczyła swojemu mężowi, że nie ma mowy o rozwodzie, ponieważ jest on odpowiedzialny za swoją rodzinę i nie ma mowy, by złamał psychikę swoim dzieciom. To jednak dość standardowa okoliczność, z którą pewnie z czasem Chris mógłby sobie poradzić. Ale na pewno nie z tym, że straciłby pracę u Joyce Meyer, która wymagała, by jej pracownicy prowadzili życie moralne i zgodne z zasadami religijnymi. Przez wiele lat wydawało się, że Chris jest uosobieniem cnót, troskliwym mężem i odpowiedzialnym ojcem. Gdyby teraz okazało się, że nic z tych rzeczy nie ma pokrycia w rzeczywistości, straciłby ogromne dochody, szacunek i być może nawet Tarę, która postrzegała go przecież jako mężczyznę sukcesu, który jest w stanie zapewnić jej byt. Gdyby stał się bezrobotnym biedakiem, który na dodatek musi płacić alimenty żonie i dwóm synom, byłby po prostu wielkim przegrywem. Nie mógł sobie pozwolić na to, by wskutek rozwodu stracić wszystko. Najprawdopodobniej to stąd brała się ta ogromna determinacja, by zakończyć to zupełnie inaczej. Spodziewał się, że po takiej tragedii będzie otoczony wsparciem całej wielkiej społeczności, w której funkcjonował. Mógł zatem liczyć na współczucie i jeszcze większe pieniądze. Same zyski. Jeden z napisów na ścianie głosił: wiedziałeś, czy też wiedziałaś, że to nadchodzi. Czy to możliwe,
że żona Colemana tuż przed tym, nim odeszła, domyślała się, kto tak naprawdę czyha na życie jej rodziny? Czy w którymś momencie zdała sobie sprawę, kto wysyłał korespondencję z pogróżkami i spodziewała się, z czyjej strony grozi jej niebezpieczeństwo? Być może w coś takiego trudno byłoby jej jednak uwierzyć, nawet pomimo podejrzeń, iż mąż zdradza ją starą, którą przecież sama mu przedstawiła, chcąc się nim pochwalić. Co innego jednak nawet romans, a co innego taka agresja, skierowana nie tylko w stronę samej żony, ale także dzieci, co na pewno mogło odjąć prawdopodobieństwa temu scenariuszowi. Część policjantów zdaje się tłumaczyć, jak to się stało, że kobieta mogła nie zorientować się, że to właśnie jej mąż stoi za korespondencją i realnie stanowi zagrożenie. Zauważyli, że był dość dobrym aktorem i gdyby przedstawienia odbywały się przed widzem nieopatrzonym z pewnymi zdarzeniami, z pewnością mogłyby być przekonujące. Mianowicie Chris, gdy zorientował się, że funkcjonariusze na piętrze odkryli coś złego, siedział na podwórku z głową ukrytą w rękach i udawał niezmiernie załamanego. Jednak policjantom wydawał się już wtedy mało przekonujący, ponieważ zdecydowana większość osób, która obawia się o bezpieczeństwo rodziny i nie ma zielonego pojęcia, co tak naprawdę mogło się stać, próbuje wedrzeć się do pomieszczenia czy w ogóle w pobliże centrum wydarzeń. Chce być przy bliskich, bez względu na to, co się dzieje. Tymczasem, jak mówi Chris Harris dla Crime Watch Daily, Coleman nie próbował wejść na schody. Funkcjonariusze już umawiali się, kto będzie odpowiedzialny za powstrzymanie go od zbliżenia się do rodziny i tym samym zniszczenia dowodów, ale ku zdumieniu policjantów nie byli zmuszeni, by wprowadzić plan w życie. Mężczyzna nie próbował wedrzeć się na piętro, nie taranował policjantów, nie walczył z nimi, był spokojny, opanowany i nie wydawał się zdesperowany, by dowiedzieć się, jak odeszli jego bliscy. Nawet rodzice mężczyzny, którzy oczywiście mieli dużo mniejsze doświadczenie w tego rodzaju sprawach, łatwo dali się nabrać. Ron Coleman, ojciec, powiedział, że zanim podszedł do domu syna i zbliżył się do policjantów na rozmowę, zauważył Chrisa siedzącego na podjeździe. Gdy zabrano go do karetki, ojciec wszedł za nim i usiadł obok, chcąc mu nieść pocieszenie. Ani przez chwilę nie myślał, że cokolwiek w tym obrazku może nie pasować. W przeciwieństwie jednak do policjanta, który wypatrzył coś niezwykłego. Ktoś z bliskich zatroszczył się, widząc zadrapania na rękach Chrisa. On nie potrafił ich wyjaśnić, ale za jakąś chwilę, niby to w rozpaczy, zaczął uderzać ręką w nosze, które znajdowały się w ambulansie. Niby przypadkiem robił to akurat tak, że nowe obrażenia pojawiały się dokładnie w miejscu starych. No może nie tyle starych, co nieco starszych. Tych, które zostały już zauważone przez świadków. Jednak dla rodziny uwagi na ten temat były absurdalne. Ron zaręczał, że jego syn nigdy by czegoś takiego nie zrobił, bo osoba, która zdecydowałaby się na coś tak okropnego, musiałaby być, według niego, bardzo chora i okrutna. A bliscy musieliby to zauważyć. Natomiast rodzice nigdy niczego takiego u swojego syna nie stwierdzili. Ojciec nie dopuszczał do siebie nawet przez chwilę, że mógłby przeoczyć symptomy tak poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych swojego syna. Sherry była nieszczęśliwa, najprawdopodobniej gdzieś wewnętrznie już mierzyła się z wizją rozwodu. Zwierzała się przyjaciołom, że przeżywają wielki kryzys, ale nawet ona otwarcie nie wiązała męża z pogróżkami. W każdym razie przez zdecydowaną większość czasu, który minął od pierwszych maili, bo później odnaleziono jednak korespondencję, którą kobieta prowadziła ze swoim przyjacielem. W niej już w końcu nie ukrywała, że czuje, jak bardzo przeszkadza swojemu mężowi w pracy i zauważała, że zapewne o wiele łatwiej funkcjonowałoby mu się bez dzieci. Z drugiej strony to były jednak zarzuty, które pojawiały się od lat i niekoniecznie zwiastowały tak upiorny koniec tego małżeństwa. W jednym ze źródeł znalazłam nawet taką zajawkę, że był mail lub rozmowa, która zawierała takie przesłanie od Sherry. A mianowicie, jeżeli coś mi się stanie, to wiedz, że to Chris. Wydaje się to jednak dość enigmatyczne. Ten wątek nigdzie nie jest rozwinięty i nie wygląda na to, by w tym mailu czy w rozmowie kobieta odnosiła się do pogróżek i postaci kręcącej się w okolicach ich domu. Nie mamy więc pewności, czy żona rozdzielała sprawę prześladowcy i swojego kryzysu małżeńskiego, sądząc, że nie mają one ze sobą nic wspólnego i jest to tylko przypadkowa korelacja. Sprawy te łączy tylko podobny czas.
Czy myślała po prostu o rozwodzie jako zaniedbywana żona? Czy też już czuła, że agresorem, który zagraża całej ich rodzinie, wcale nie jest przeciwnik słynnej kaznodziejki, tylko jej własny mąż? Oczywiście nie jest to wykluczone, mogła połączyć kropki, bo jak się okazuje, Chris był ogromnie zaangażowany w swój nowy związek i być może traktował go na tyle poważnie, że nie potrafił ukryć tego przed żoną. Miał nawet zanotowane wymiary pierścionka, który zamierza kupić swojej nowej ukochanej. Także wybrali już wspólnie imię dziecka, które zamierzali posiadać. Uważali, że niebawem urodzi się Zoe. I nie znaczy to oczywiście, że Tara była w ciąży, ale być może taki właśnie był plan. Wyjątkowo szokujące mogą być wystąpienia rodziców Chrisa, którzy starają się do dziś szukać winy w Sherry, a tym samym wybielać swojego syna, ale w sposób tak okropny, że naprawdę niełatwo się tego słucha. Ron Coleman obwieszcza na przykład, że każdy mężczyzna ma swoje pragnienia i każdego mężczyznę należy szanować. Jest to wbudowane w osobowość typowo męską. Jeśli więc małżonka cię nie szanuje, to idziesz gdzie indziej. Według ojca mężczyzny, który odebrał życie żonie i synom, Sherry po prostu nie wypełniała swoich obowiązków małżeńskich należycie, więc stało się to, co musiało się stać w tej sytuacji, mąż się od niej odsunął. Wiecie, no zdaję sobie sprawę, że takie poglądy wielu mężczyznom ułatwiają sprawę, są wygodne, jak najbardziej można je posiadać, zresztą kobiety pewnie mogą czuć podobnie, ale co innego akademickie rozważania, a co innego oczernianie ofiary, bo przecież o to tu chodzi. Dziwię się, że ojciec w takiej sytuacji ośmielił się wypowiedzieć na głos coś, co w kontekście tych dramatycznych zdarzeń brzmi po prostu upiornie. Natomiast pokazuje to, w jakim domu wychował się Chris Coleman. Rozprawa budziła ogromne emocje, a opinia publiczna nie była tak wyrozumiała dla bestii, jak jej rodzice, którzy nie przekonali nikogo, a starali się wyłuszczać, jak dobrym, miłym i serdecznym chłopcem jest ich potomek. Jego kontakt z Tarą nie był wcale tak niewinną ucieczką od dnia codziennego, jak można byłoby się spodziewać po powściągliwym członku społeczności zgromadzonej wokół znanej kaznodziejki. Ujawniono filmy i zdjęcia, które mężczyzna wysyłał swojej kochance i trzeba przyznać, że były pikantne i w żaden sposób nie pasowały do rzekomo skromnego i bogobojnego chłopca wychowanego w religijnej rodzinie. A taki właśnie obraz próbowali odmalować jego rodzice. Ława przysięgłych wróciła z absolutnym przekonaniem, że mężczyzna jest winny. Tłum przed sądem wiwatował, chociaż pogoda nie sprzyjała. Przybyłych nie ostudziły jednak strugi deszczu. Chris usłyszał w sądzie, że za kratami spędzi resztę życia i to bez możliwości zwolnienia warunkowego. Do tej pory nie przyznaje się jednak do winy i w różnego typu wywiadach opowiada, że jego stosunki z żoną były bardzo dobre. Może i, jak wielu innych mężczyzn, dokonał złych wyborów, ale na pewno nie było to nic poważnego. Dla TrueCrimeDaily.com mówił, że Tara wprawdzie zeznała, że zamierzał wręczyć swojej żonie dokumenty rozwodowe, bo tak właśnie kochance powiedział, ale przecież nigdy nie miał takiego zamiaru. Rzeczywiście, skoro są dowody na to, że z jego laptopa wysłano pogróżki, to on musi się z tym zgodzić. Ale zapewne stało się tak tylko dlatego, że laptop pozostawał w biurze lub w jego samochodzie i w tym czasie najwyraźniej ktoś uzyskał do niego dostęp. Chris potrafił nawet wytłumaczyć, jak to się stało, że jego rodzina odeszła na zawsze około 3 nad ranem, a on, wychodząc przed 6, nie miał o tym zielonego pojęcia. Stwierdził po prostu, że to wszystko nie tak. Ciała przecież czasami potrafią zachowywać się nietypowo, ochładzają się w różnym tempie, szczególnie jeśli jest otwarte okno. I najwyraźniej specjaliści, oceniając czas zgonu, postąpili zupełnie rutynowo, ale od reguł są przecież wyjątki. No, na których oczywiście ten mężczyzna zna się dużo lepiej niż specjaliści. Rozumiecie? Po prostu tej nocy w jego domu otwarte były okna, co wszystko wyjaśnia. Chris przekonuje dziennikarzy, że jest niewinny, a odpowiedzialność za to, co się stało, ponosi ktoś inny. Redakcja przytomnie zapytała, dlaczego ktoś miałby chcieć pozbyć się jego rodziny, ale nie jego samego, skoro przecież to jemu właściwie grożono. Na to już Chris nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Żąda jednak oczywiście nowego procesu, a jego rodzice bardzo go w tym wspierają. W internecie nie brakuje wywiadów z nimi i powiem wam szczerze, że niełatwo się ich słucha.
Są to oczywiście, od razu zaznaczam, tylko i wyłącznie moje osobiste wrażenia. Myślę, że łatwo wyrobić sobie opinię samemu. Jak pisze wspomniany już truecrimedaily.com, to co stało się jest tak okrutne i lubieżne, że trudno to pojąć. Jest to historia o odnoszącym sukcesy małżeństwie, światowej sławy kaznodziei, intymności i kłamstwach. Rzeczywiście to atrakcyjne medialnie połączenie, choć bardzo dziwne. Ale ja dodałabym jeszcze, że jest to historia o ogromnie zmarnowanym potencjale. Ta para wychowywała dwóch wspaniałych, wesołych, mądrych chłopców z pasjami, którzy nie borykali się z żadnymi problemami zdrowotnymi, nic ich nie zatrzymywało. Kochali sport, mieli swoich przyjaciół i przed sobą wielką przyszłość. Nic, tylko się cieszyć. Nad ich bezpieczeństwem miał czuwać człowiek, który robił to zawodowo, za spore pieniądze. Troszczył się codziennie o zupełnie obcą osobę. Nie potrafił jednak i nie chciał zapewnić bezpieczeństwa swoim własnym dzieciom. To on wręcz odebrał im szansę na życie. Zabrał je również młodej, energicznej, oddanej dzieciom kobiecie, która była zdeterminowana, by pielęgnować swoją rodzinę. Wielu zauważa w tej sprawie coś naprawdę niezwykłego. Sherry nie była ofiarą w tym sensie, w jakim wyobrażamy sobie osobę poszkodowaną przez kogoś innego. Była bardzo mocną osobowością. Służyła w siłach powietrznych. Była przeszkolona w wojsku. Potrafiła zadbać o siebie, być stanowcza i wyegzekwować swoje prawa. Owszem, Chris też. Służył w końcu w piechocie morskiej. Oboje poznali się podczas szkolenia oficerów. Można by więc powiedzieć, że przecież trafiła kosa na kamień. Co się stało? Że się nie stępiła, nie rozpadła. Teoretycznie Sherry powinna była dać odpór Chrisowi, przejrzeć go, poradzić sobie z nim, a jednak stało się zupełnie inaczej. Niestety miała zaledwie 31 lat, gdy jej życie skończyło się. Ta para była razem przez 12 lat. Większość tego czasu był z nimi Garrett. Gavin był niewiele młodszy. Jak to jest możliwe, że ktoś, z kim przeżyło się kawał życia, kto dawał tyle radości, był powodem do dumy, nagle stał się po prostu przeszkodą. Jak mogło dojść do tego, że ojciec tak postrzegał swoich synów? Do dziś Coleman nie wykazuje najmniejszej skruchy. Jest pewny siebie, zaprzecza oczywistym dowodom, niekiedy opowiadając naprawdę piramidalne farmazony. Na szczęście poszlak i dowodów w tej sprawie nie brakuje. I całe szczęście, bo muszę przyznać, że gdyby ich nie było, to wielka determinacja rodziców, ślepo zapatrzonych w syna, mogłaby sprawić, że się wywinie. Zresztą chyba wciąż taki jest plan. Zupełnie na marginesie powiem wam jeszcze, że jeden z przyjaciół pary w żartach określał ją mianem Ken i Barbie. Zastanawiałam się, skąd takie porównanie. Czy był to swego rodzaju wesoły komplement, taki trochę przekorny, mający podkreślać, jak idealną parą byli Colemanowie? Czy wręcz przeciwnie, niektórzy widzieli, że wszystko to było plastikowe, sztuczne, wykreowane nieco na pokaz. Być może przyjaciel zdecydował się troszkę zażartować z tego, zapewne nie mając jeszcze wtedy pojęcia, jak potoczą się losy tej pary. Muszę jednak przyznać, że kiedy już znamy całą tę historię, to porównanie wydaje się wyjątkowo trafne. Z pozoru była to przepiękna para, roześmiana, zadowolona z życia, z sukcesami, bardzo zadbana, elegancka, robiąca wrażenie na sąsiada. W rzeczywistości jednak to, jak potoczyła się ich historia, pokazuje, że pozory mogą bardzo, ale to bardzo mylić. Dziwi mnie jeszcze jedno. Są sprawy, o których mówią wszyscy w niezliczonych ilościach programów dokumentalnych, w audycjach telewizyjnych, radiowych, relacjach, artykułach, na stronach internetowych, w podcastach itd., itd. Jak choćby o Chrisie Wattsie. Ta sprawa jednak, choć oczywiście bardzo głośna, nie budzi aż takiego zainteresowania na całym świecie. Ciekawa jestem dlaczego. I szkoda, bo zapoznanie się z nią wprawdzie rani, ale też powoduje ogrom refleksji. Jeśli wam jakieś przychodzą do głowy, to jak wiecie, bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Ciekawa jestem, czy wy na swojej drodze spotkaliście kiedyś kogoś, kto tak bardzo was oszukał, kto wydawał się wprost ideałem i nigdy w życiu nie moglibyście nawet przez chwilę pomyśleć, że stać go na coś okropnego, co potem niestety uczynił. Czy takich ludzi jest dużo? Miejmy nadzieję, że to jednak tylko wyjątki. Myślicie, że pani Coleman wiedziała, co ją czeka? Czy pod koniec swojego życia domyślała się już, kto stoi za zrujnowaniem jej psychiki?
Czy chociaż przez myśl, przez chwilę przeszło jej, jak może skończyć się ta historia? Szczerze mówiąc, ja myślę, że nie. Tak naprawdę chyba nikt nie mógłby wymyślić czegoś takiego. Nawet jeśli uwierzyć świadkowi, że przebąkiwała kiedyś o tym, że boi się męża i spodziewa się, że może stracić życie z jego ręki, to jestem niemalże pewna, iż nie brała pod uwagę tego, że mąż może skrzywdzić dzieci. Dziękuję Wam już serdecznie za chwilę razem. Ściskam Was mocno. Tradycyjnie życzę Wam dużo zdrowia i zachęcam do popularyzowania, polecania tego kanału, gdzie tylko uznacie za stosowne. Byłoby super, gdyby się rozwijał. Podobnie jak Instagram, Facebook, zapraszam również na Spotify i SoundClouda. Dziękuję moim patronom, którymi właściwie po części jesteście Wy wszyscy. Jeśli tylko oglądacie te odcinki, dajecie łapki w górę, komentujecie, wszystko to bardzo wspiera rozwój tego kanału. I za to Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia.